tego rodzaju spotkań, w których celem jest powiedzenie sobie, że Gombrowicz jest dla nas aktualny, organizowano bardzo wiele. Ja kiedy usłyszałem, że takie spotkanie i taka dyskusja ma się odbyć, pomyślałem sobie zaraz, że no, my jesteśmy skazani na pewne wnioski, to znaczy jesteśmy skazani na wniosek, że Gombrowicz jest stale aktualny, że jesteśmy skazani na wniosek, że wszyscy kochamy Gombrowicza i że Gombrowicz jest wielki, a my, jak już usłyszeliśmy, też jesteśmy nie najgorsi. Więc jest pewien taki zespół stereotypów, które rządzą tego rodzaju dyskusjami i które teraz należałoby ominąć, ale ominąć się do końca nie da, więc musimy coś z tym zrobić w każdym razie. Kiedy rozmawiałem z panem dyrektorem Tyczyńskim na temat naszej dyskusji, pomyślałem sobie, że najlepiej byłoby zastanowić się nad tym, jaki użytek robimy z Gombrowicza. Dlatego, że to nadaje naszej dyskusji taki kształt pragmatyczny i trochę chłodny, prawda? Po co nam Gombrowicz? Dlaczego go czytamy? Czy dlaczego go nie czytamy? Czy dlaczego zwalczamy jego czytanie? Bo bardzo różny z Gombrowicza robi się użytek zarówno pozytywny, jak i negatywny. Politycy polscy robili karierę albo na zwalczaniu Gombrowicza, albo na popieraniu Gombrowicza, o czym pewnie jeszcze będziemy mówić. Ale z Gombrowicza robią, znaczy, czy Gombrowicz jest użyteczny dla nie tylko polityków, dla wielu różnych ludzi. Zastanówmy się, jak taka użyteczność wygląda. Więc pierwsze moje pytanie do wszystkich Państwa to jest pytanie o tę użyteczność Gombrowicza. Czy ona się zmienia? Kiedy mamy do czynienia z klasykami, kiedy mamy do czynienia z pisarzami, którzy funkcjonują w życiu literackim przez wiele dziesięcioleci czy wiele stuleci, my tych klasyków musimy stale dla siebie na nowo wymyślać. Bo nie wystarczy, jakby jeżeli ci klasycy pozostaną nieruchomi w jakimś sensie, pozostaną odczytani i zaklasyfikowani, no to przestają żyć i tego rodzaju spotkania przestają mieć jakikolwiek sens, bo po cóż powtarzać po raz enty te same, powiedzmy, komunały. Non, je suis tout à fait d'accord évidemment avec ce qu'a dit Jerzy Jarzymski, à savoir que, je veux dire, enfin, pour moi... Najpierw chciałbym powiedzieć, że oczywiście zgadzam się z profesorem Jarzymskim, zgadzam się, jeśli chodzi o to, że Gombrowicz najpierw był egzystencjalistą, później strukturalistą, ale są to rzeczy znane. Jeśli chodzi o dzisiaj i o właśnie próbę takiego ponownego usytuowania Gombrowicza, myślę, że przede wszystkim inne dzieła dzisiaj staną się najważniejsze niż te, które kiedyś były, ponieważ taki pierwszy Gombrowicz, egzystencjalista, to jest oczywiście Ferdy Durkę, strukturalista to jest Kosmos. Jeśli chodzi o dzisiaj, takim moim zdaniem, takimi dwoma dziełami najbardziej up to date będzie Transatlantyk i Dziennik. I teraz jeśli chodzi o Transatlantyk, tutaj przede wszystkim mam na myśli teorię Filistra, która w 1947 roku była taką bardzo nowatorską. Sęczyzna, tak, przepraszam. Dzisiaj można by powiedzieć, że dotyczy ona globalizacji w literaturze. Zresztą jest takie pojęcie kreolizacji wprowadzone przez francuskiego naukowca Edwarda Glissona. A drugim takim aspektem transatlantyku, przepraszam, jest aspekt gender i wprowadzenie całej tej kwestii tożsamości seksualnej. 30 lat temu, kiedy Transatlantyk był wydany we Francji, był uznawany za książkę taką za bardzo polską. Tutaj też chodziło o ten taki typ sarmacki. Dzisiaj jest uznawany za książkę taką najbardziej wychodzącą przed swoją epokę. To było bardzo trafne, co powiedział Jean-Pierre Salgas, dlatego że taki Gombrowicz, to znaczy Gombrowicz wobec świata, był już nam znany oczywiście, ale on dzisiaj może być czytany jeszcze na nowo, jeszcze inaczej.
właściwie taki gombrowiczowski problem przeciwstawienia się polskości sienkiewiczowskiej, to znaczy takiej samoafirmującej się polskości, która mówi, jesteśmy piękni. To, co Gombrowicz analizował, to uwodzicielstwo Sienkiewicza, ono tu w Polsce dla naszej takiej społeczności kulturowej trwa, ta postawa sienkiewiczowska. To zresztą łatwo się zorientować w tym, widząc, jakie filmy są ekranizowane, jakiego typu narracje o polskości znamy z kultury masowej. Chociażby nawet jakiś taki serial teraz jest Czas honoru, który opowiada o II wojnie właśnie w tym sienkiewiczowskim takim przygodowym stylu mówiącym jesteśmy piękni. Gombrowicz wtedy polemizując, no w latach 60., o ile się nie mylę. 50. lat. 50. To on właściwie uchwycił coś takiego bardzo, bardzo trafnego i ważnego, nawet niekoniecznie w tym, że w jakiś sposób się zdystansował, czy w cudzysłowie potępił sienkiewiczowszczyznę, bo to już nawet było w polskiej kulturze wcześniej, tylko że pokazał w tym swoim tekście, jak bardzo to jest przylepne, jak bardzo to jest przyjemne, jak bardzo ma to charakter takiego autoerotycznego, narcystycznego, miłego, takiego właśnie łechtania się jako Polaka. I że samemu Gombrowiczowi, jak pisał, sprawiać to może przyjemność w tym, coś jest. I pytanie jest takie, czy można o tym opowiedzieć z boku? Czy można o tym opowiedzieć nie wewnętrznym językiem? Czy można o tym opowiedzieć tak, żeby to, ta polskość się zachowała w tej swojej rozkoszy, a jednocześnie się niejako sama no zdestruowała czy zdekonstruowała jako coś, co jest właściwie szkodliwe, trujące, narkotyczne. W jakiś sposób uniemożliwiające tej naszej kulturze rozwój. No to jest wielkie pytanie dla nas dzisiaj, prawda? Bo my jesteśmy jedną nogą właśnie w tej sienkiewiczowszczyźnie dalej. I to jeszcze nie tylko w sienkiewiczowszczyźnie, ale jeszcze w mesjanizmie mickiewiczowskim, czyli tym heroiczno-martyrologicznym przeżyciu wspólnoty, a z drugiej w tym takim właśnie upajająco narcystycznym, przygodowym. I teraz Gombrowicz właśnie w transatlantyku usiłował znaleźć język i zrobił to dla jakiegoś takiego uchwycenia tych dwóch aspektów mesjanistyczno-martyrologicznego, masochistycznego i tego aspektu upojnego. I transatlantyk w tym sensie jest najbardziej niesamowitą książką Gombrowicza, bo mamy tam i ten klub ostrogi, gdzie bycie Polakiem polega na wrażaniu sobie ostrogi, to jest bardzo takie już, wręcz takie obrazoburcze religijnie, bo to jest oczywiście taka rana tej krwi polskiej, ta rana mesjanistyczna, ta rana zadawana sobie przez naród. To jest oczywiście Polacy jako naród wybrany i tak dalej. Cała ta taka no, religia patriotyczna, chrystologia narodowa. A z drugiej strony jest właśnie kulik, jest bal i jest rozkosz homoseksualna, która stwarza spoiwo tej homospołecznej, męsko-męskiej wspólnoty patriarchalnej, bo mamy tam do czynienia z tą ojczyzną, synczyzną, tymi więziami po mieczu. I w tym sensie nasz ten Polak z transatlantyku, ta polskość transatlantyku, a zarazem polskość właśnie podszyta homoseksualizmem, polskość podszyta taką egzotyką, estetyką kampu, takiej parodii, ta prowincjonalność, która się staje właśnie egzotyczna, to jest to coś, to jest to wyobrażenie, to jest ta figura naszej tożsamości, takie pokazanie Polaka, które moim zdaniem właśnie ma szansę zostać potraktowane jako podmiot jakiegoś dialogu z kulturą europejską, światową, na tym szerszym polu.
się, można powiedzieć, skomunikować z taką społecznością odbiorców kultury. Tak myślę.